Rozgrywka. A już teraz w rozgrywce czas na kolejną karciankę. Dzisiaj przetestujemy grę Maskarada. To jest typowa imprezówka, karcianka z bardzo prostymi zasadami. Nie ma kombinowania, tylko proste reguły i rozgrywka. To, co ważne dla wielu osób, o czym mówi Piotr Widerski, wydawnictwo Rebel. Maskarada jest to gra imprezowa, przeznaczona dla większej ilości graczy. Uwaga, może w to zagrać nawet 13 osób w jednym momencie. To jest gra troszeczkę w odgadywanie, kto kim jest, no zresztą tytułowa maskarada. Mamy różne postacie, każdy z graczy ma jakąś postać w ukryciu przed innymi graczami. One mają różne zdolności, wymieniamy się tymi postaciami na stole podczas rozgrywki i korzystamy z tych zdolności. Bardzo dużo takich rzeczy odbywa się również na blefie. Cała zabawa w tej grze opiera się na oszukiwaniu i blefowaniu. Im większe zakłopotanie wprowadzimy graczy, tym więcej punktów możemy zdobyć. Nie odkrywam swojej karty i mówię, że jestem królem i mogę blefować. I teraz z każdego ze współgraczy pytamy, czy on też się przyznaje do tego, że jest królem. Jeżeli ktoś też się przyzna, no to obie osoby odsłaniają swoje postacie i ten, kto jest królem, skorzysta z tego bonusu króla. Ale ten, kto blefował, niestety musi do banku zapłacić. Niewielkie pudełko, zawsze można je zabrać ze sobą na imprezę. Nie ma tam zbyt wielu elementów, więc raczej też ich nie pogubimy. Kilkanaście kart i żetony, to wszystko brzmi właśnie tak. Maskarada dzisiaj, tę grę testujemy w czwartym wymiarze. You're still on YMPG Radio, folks. Rozgrywka. Dzisiaj w rozgrywce testujemy Maskaradę, albo jak to woli Masquerade. Gra jest bardzo ładnie wydana. Na kartach mamy przepiękne rysunki, ale nie wyglądają do końca na grę imprezową. Te grafiki można określić jako późne rokokoko, ale sama gra jest idealnym przykładem imprezówki. Staramy się zgromadzić jak największe bogactwo poprzez użycie właśnie specjalnych zdolności. Bardzo dobra gra imprezowa dla tych, którzy lubią troszeczkę poblefować, pobawić się w większym gronie. Przykładowy król, jeżeli ja się ogłoszę, że jestem królem i faktycznie nim jestem, no to dostanę 3 złota. Oczywiście celem gry jest zdobycie jak największej sumy pieniędzy. Gra jest dynamiczna, ponieważ zmieniamy postaci i nieraz sami możemy zapomnieć, kim jesteśmy w grze. Bardzo często wymieniamy się postaciami i może nastąpić taki moment, że nie wiemy, kogo dokładnie mamy. Właśnie tutaj troszeczkę trzeba zagrać na blefie, korzystać właśnie z tych specjalnych zdolności i każda z tych postaci się różni i na różną ilość graczy różne postacie grają, więc jest bardzo ciekawie za każdym razem. Żeby nam dobrze poszło w maskaradzie, musimy być straszliwymi kłamcami. Nie mamy jednej postaci przez całą grę, zamieniamy karty i w końcu może nam się to pomylić. Może być taki moment, że ja tobie dam swoją postać i jak przyjdzie twoja kolej, to ty możesz zgadywać, czy ja się wymieniłem z tobą, czy się nie wymieniłem. Może dojść do momentu, że będzie zabawnie. I oczywiście mnóstwo osób może w to zagrać, aż 13 graczy. Bardzo ciekawa propozycja na imprezę i co ważne, jest bardzo niski próg wejścia. Co prawda ta gra jest skierowana dla graczy od 10 roku życia, ale zasady nie są skomplikowane, więc każdy, nawet jeżeli nie macie doświadczenia z nowoczesnymi planszówkami albo z nowoczesnymi karciankami, każdy może zagrać w Maskaradę. Oczywiście bardzo ciekawa gra, serdecznie polecamy tę karciankę.